Piractwo u wybrzeży Somalii stało się znaczącym problemem międzynarodowym na początku XXI wieku. Ze względu na trwającą w Somalii wojnę domową i brak efektywnej władzy centralnej, wody przybrzeżne tego kraju stały się siedliskiem dla piratów atakujących statki handlowe. Celem tych ataków było przede wszystkim żądanie okupu za uwolnienie załogi i statku. Piraci somalijscy, wykorzystując małe, szybkie łodzie, byli zdolni do przejmowania nawet dużych jednostek na międzynarodowych szlakach żeglugowych, w tym w strategicznym punkcie, jakim jest Zatoka Adeńska. Reakcja międzynarodowa na piractwo somalijskie była zdecydowana. W celu zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowej żegludze, ONZ oraz różne państwa, w tym Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Chiny i Rosja, rozpoczęły patrole morskie oraz misje ochronne. Operacje te, w połączeniu z działaniami takimi jak wprowadzenie zaleceń dotyczących postępowania dla statków przechodzących przez zagrożone obszary i zwiększenie współpracy międzynarodowej, przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby ataków pirackich po 2012 roku. Mimo spadku aktywności pirackiej, problem nie został całkowicie wyeliminowany, a zagrożenie nadal istnieje. Piractwo w Somalii uwydatnia również szersze problemy, takie jak ubóstwo, bezrobocie i brak stabilności politycznej, które przyczyniają się do trudnej sytuacji humanitarnej w regionie. Siemanko, kolejny dzień w Somalii. Także jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale, to jest twój pierwszy odcinek Somalii, który oglądasz. Pamiętaj, że to jest druga część, czyli kontynuacja mojej wyprawy tutaj do Mogadiszu. Także zapraszam najpierw na pierwszy odcinek, a później wróć do tego. Będzie jeszcze jeden, dwa, później będzie Somaliland, Djibouti. Właśnie przyjechał po mnie kierowca z ochroną i jedziemy zwiedzać piękne Mogadiszu. Także oglądaj ten odcinek. Poruszę w nim bardzo ważny temat. Okay. They serve like yesterday food we saw. Okay. That's what. Okay, that's good. Yeah. Okay, but where are we going now? We are going to the one of the most local people, Somalis. Okay. Where they come. Okay. Food, that food. Okay. Yeah. Let's go. Yeah. Metalowe drzwi tu mamy. Wszystko jest tak, wiecie. Czterech ochroniarzy. Monitoring. Na którym nic prawie nie widać. Ale jest. To się liczy. Let me get the... Okej, okej. A, inside? Trzeba było wracać. Nie wiem dlaczego, ale ochroniarz kazał nam wrócić z powrotem. Dobra, musieliśmy wrócić po naszą ochronę. Teraz możemy wychodzić. Z depozytu muszę wziąć sprzęcik. Wyciągają. Spluwy wzięli z depozytów i ruszamy. To wygląda. Jest 8:30 rano, właśnie idziemy najpierw coś tutaj zobaczyć lokalnie i później ruszamy dalej. Ale na początku mamy po prostu, wiecie, przechadzkę. Tak jak wam mówiłem w pierwszym odcinku, nie śpię tutaj w tej green zone, gdzie jej podobno już nie ma w tej bezpiecznej, tylko po prostu normalnie na mieście. Lokalne życie. Dzisiaj jest piątek, także święty dzień w islamie. Także dużo rzeczy jeszcze będzie zamknięte. Jest wcześnie rano. Ale przez to możemy wam jeszcze pokazać, jak tu wygląda, jak normalnie. Będę starał wam się właśnie pokazać jak najwięcej, żebyście widzieli wszystko tutaj. Jak wyglądają ulice, ludzie. Cały czas wszędzie tuktuki. Dzisiaj jeżdżą tuktuki z numerkiem, znaczy z literką B. Today? B, yeah. Number B today. Yeah? Tuktuk, number B. Number B today. Number, yeah, letter B, yeah. Letter B. Yes. Okay. Shilling. Shilling, okay. How much can we this? $40. $40? Yeah. Wow, ile kapusty. Przyszliśmy do lokalnej restauracji. Spróbować lokalnego śniadanka. Ja już jadłem jedno śniadanie dzisiaj, ale jeszcze nie będziemy próbować. Okay, what do we have here? Can you explain? This is what we have today, Somali cultural breakfast. Okay. So this is
we call anjera. Anjera, okay. Anjera. To jest taki naleśnik, okay. It's made from the corn. Yeah. This is all the people who okay. has in like diabetics or maybe in not want to have meat. Okay. So they can have with this one with little milk in added. Okay. And they stir and they eat. This is camel meat. Camel meat, exactly. Very popular meat in Somalia. Mm-hmm. This camel meat. Yes, and this is that. Bread. Bread, yeah. Local okay. bread meat. This okay. is all organic food now. This they are all organic food. And you mix everything together and eat or no, this is like I'm showing Somali breakfast, a different type. Okay. So that's this cool. is for the youth guys. Okay. Who actually go football and gym and run. They this is for power. Their breakfast, yeah. yeah. and this all the men. Okay. Who's diabetic or maybe wanted to be like, you know, don't need more food. Or don't have it. yeah, this for breakfast. Yes. Yeah. And this is youth breakfast, you see? Yes. Okay. Yeah. Right. Okay, let's try. Yeah, let's try now. You try. And forget Ganda. Half forget again. Half forget again. Forget. So you try the porridge. Okay. With this one and the camel meat. Okay. Yeah. You know, and some people they use with the milk. Okay. For my choice, I like black tea with lemon. With lemon, yeah. Yeah. It's really very tasty. Yeah, in the Poland we eat a lot. Everybody drink tea with lemon. Really? Yeah, we love it. Almost. yeah. Same traditional. Yeah. And I like as well with the honey and ginger. Wow, that's great. Same thing also. You cannot small quantity of sugar, okay. or if you don't eat, you can have without sugar. No i to co wam mówiłem wczoraj, do każdego posiłku daje się tutaj banany. Teraz dostaliśmy jeszcze rosołek z kozy i do tego limonka. O, popatrzcie, możecie zobaczyć, tutaj właśnie wpisujecie taki kod w telefonie, gwiazdka 113, kod to gwiazdka, ile dolarów i hasz i płatność zrobiona. Mega mądre to jest. No, śniadanie zdanie zapłaciliśmy 10 dolarów za 5 osób w sumie. Mogliście zobaczyć trochę lokalnego jedzenia, ale będzie to śmieszne. Wszyscy jedliśmy rękami oczywiście. Z tego, no bo tak tu się jemy, mało się używa sztućcy. Chociaż wczoraj, bo ja w jego rodzinnym domu, to normalnie wszyscy sztućcami jedli, nie jedliśmy rękami. Ale tutaj w restauracjach już nie podają. No i najlepsze, że zamiast wszyscy przed umyć ręce, to musimy wszyscy po dopiero. Bo to wiadomo, też były tłuste. Lokalny busik. Ale głównie jedzie się tutaj właśnie tuk-tukami. Busów bardzo mało jeździ. Przejazdy tuk-tukiem są bardzo tanie, bo płaci się około dolara albo dwa. Chociaż powiem wam szczerze mówiąc, przy tym co słyszałem ile oni zarabiają, to na przykład w restauracji zarabia się dziennie jakieś 5 dolarów. To jest bardzo mało, jak wiecie, jak żeby na śniadanie trzeba dać dwa za tuk-tuka jedna albo dwa, to tak naprawdę to jest nic. Ale tak to wygląda. Śmieci wszędzie. Totalnie. Znasz hotel? Gruba brama, ochrona, tu jeszcze kolejna ochrona. Zasieki. Drutu kolczastego. Okay, where are we going now? Yeah. Where are we going? Fish market. Fish market, okay. That's cool. No, jedziemy teraz na targ rybny. Pokazać jak wygląda. Widziałem na chyba innego blogera jakiegoś. Jak wygląda, jest naprawdę spoko, że może wam się spodobać. I dodatkowo musicie wiedzieć, że na przykład do środka chłopaki nie mogą wejść ze spływami. Muszą deponować w sejfie za każdym razem. Nikt nie może wejść z żadną bronią do środka, tylko jedynie ochrona, która tutaj jest hotelowa typowo. Jest tu czterech, którzy chodzą po prostu z kałaszami i chronią. No i co, mijamy jakiś checkpoint, zawsze trzeba spuścić szyby w dół, żeby po prostu wojsko czy policja zobaczyli, kto jest w środku. Sitta, sitta, sitta. Låt oss ta en sista.
Gdzie chodzi? Ale burdel wszędzie. Gdzie mia? Gdzie mia? No, przed wjazdem burdel był okropny. Śmieci nawalone, wszystkiego i tak dalej. Wjechaliśmy do środka, powiedzieli, gdzie zaparkować. Tutaj mojego przewodnika to wszyscy znają totalnie. Gdzie nie przyjedzie, to wszyscy się z nim witają. Także znana persona tutaj w mieście. Wszędzie gruzowisko. Niektóre budynki starają się odnowić. Wyglądało już lepiej. Ale i tak jeszcze w niektórych miejscach widać ślady tego, co się tutaj działo przez wiele lat. Od 91 roku tutaj była wojna domowa. Teraz podobno od 5 czy 10 lat już jest spoko. Znaczy spoko, jest dużo lepiej. Szczególnie tutaj w Mogadiszu. Dobrymi takimi zaułkami idziemy. This is the lighthouse. Oh, this is the lighthouse. Yeah. Okay. Tutaj będzie biało. Patrzcie, kierekiny wynoszą. Do jedzenia. Kost, co ja? Właśnie. Wielki. Nieźle. O, tam więcej już z przodu. You like shark? No. I don't like it? Yeah. They are going now auction. Auction. Okay. They're selling. Okay. We can go see. Yes. I video you. I recording you. Nothing. Tutaj sprzedają właśnie ryby. Tutaj się kupuje i później sprzedają drożej. How much is for shark like this one? Kilo maybe? Price. Kilo or whole? Kilo. Kilo. Kilo is $1. $1, yeah? Yeah, sure. Okay. But the other ones like kingfish cost about $3, $4. Yeah. $4 minimum. $4, yeah? Yeah. Okay. Kingfish. Yeah. So takiego rekina $30, bro. How much is it for this small one? This one is small for one from Canada. $60-$65 because 60-65. It has okay. Soft meat. Ah, okay, because the older is not. Ah, this okay. This is hard meat. Okay. You see even the shape of the yes. Different. He says this one is hard. Okay. Meat. This one's bad. Okay. Czyli tamto im mniejszy rekin, tym smaczniejsze mięso, bo ten stary to już takie przerośnie. No już nie dobre, dlatego tańsze. Dlatego za tego całego $30, a za mniejsze już 65. Patrzcie, jakie ogromne płaszczki. Będą sprzedane za chwilę. 150 kg podobno, taka jedna waży. Jest tuna? No. Oh, this is shark? No. What's this? This is after this is after. No, they call it's swordfish. Swordfish. Okay. It's swordfish. It's swordfish. Okay. How big is it? How many kilo is like when it's all? 100 kilo. 100 kilo. Yeah, some of them more. And how much for 1 kilo? Oh. Ale śmierdzi. Oh. Tutaj to się dzieje na tym targu. Na Sri Lance dużo takich małych rekinów widziałem właśnie. Tutaj ludzie przyjemnie nastawieni, uśmiechają się, wszyscy zagadują. Tutaj macie małe rekiny. I tu pan właśnie porcje. Z takich malutkich. In Somalia we call this one Han. Han. Han, yes. Yeah. Okay. Yeah. Hamarwane. Hamarwane. Oldest. This is old Mogadishu. Yeah. Oldest. Oldest. Okay. Area. This is najstarsza część Mogadishu tutaj właśnie. Strasznie tutaj biało, gdzie byśmy mogli być nad morzem. No. Starałem właśnie pokazać tam ile się dało. Ale już po czasie chcieli, żebym zaczął kupować ryby i tak dalej. Mówiłem, że przyszedłem kupić jakąś rybę. Także już poszliśmy sobie dalej, ale ogólnie ludzie byli bardzo mili. Bardzo, bardzo. O, su! Su! Tak, Ronaldo! Patrz, jak w klatkę grają.
Niepotrzebne buty, grają w klapkach. Każde warunki są dobre, żeby pograć w piłę. Mamy przerwę na kawę. Bardzo dobra. Wiecie, tu kiedyś ta część to była kolonia włoska. Także kawę mają, muszą mieć dobrą. Znaczy oni sprowadzają ogólnie z Etiopii, z Kenii i tak dalej. Ale mają coś takiego, taki nawyk picia kawy. Mimo tego, że to jest muzułmański kraj i w tamtych krajach raczej się tak kawy nie pije. Bardziej herbaty się pije, bardziej czaj. To tutaj są kawiarnie normalnie, że ludzie się spotykają i piją kawkę. I mają dobrą kawę. Porozmawiałem trochę z przewodnikiem też w sprawie tego, jak wygląda sprawa z pilotami. Powiedział, że później postara się kogoś zatrzymać, że ktoś mi opowiedział, jak to wygląda. Oczywiście mówi, że dużo się teraz uspokoiło już tutaj, że już to nie jest tak popularne jak wcześniej. I tak wiecie, z tego zasunęła tak naprawdę też Somalia, że ludzie się dowiedzieli przez to właśnie, co oni robili, jak napadali na statki. No powiedziałem później na plaży, powiedział, że postaram się kogoś tam dorwać, jak ktoś mi to wytłumaczył. Nie on, ale ktoś, że mi powiedział, jak to jest. Dobra, wytłumaczę wam trochę, jak tu wygląda podział. Macie Somalię jedną, ale też osobno Somaliland jest uznawany za osobny kraj, ale ludzie z Somalii nie uznają tego, że to jest osobny kraj, bo oni mówią, że to jest to samo. Tak samo jak jest Puntland. Oni też się uważają za osobny kraj i to właśnie mówią, że to jest... Ja opuścił, bo się żołnierz akurat. I Puntland. I oni, znaczy oni mówią, że to jest stolica piratów właśnie. Że tam jest najwięcej. Ale oni też mają tylko swoją flagę, ale nie mają nic znanego. Ktoś, jeśli ktoś z tych krajów chce gdzieś wyjechać, to i tak muszą mieć somalijski paszport, bo oni nie dostaną ze swoich krajów, ponieważ te kraje nie są uznawane przez ONZ. Także tak to jest. Wiedziałem. Jakby tutaj każdy afrykański chciał przyznawać niepodległość tym krajom, które chcą być niepodległe, to było tyle tego, że szok. Także w Somalilandzie, wiecie, oni uważają, że są osobnym krajem i tak dalej, ale przez ONZ nieuznawane, ale to więcej wam powiem, jak już tam będę. Chciałem zapytać chłopaka, że mi opowiedział tutaj o piratach, bo się okazało, że w Londynie mieszka 20 dni, ale mówi, że się boi o tym mówić. Where are you going next? Lido. Lido, okay. Just a quick look and maybe see the view. Okay. Today is more people or you are not interested? We can go for any beach, we can go there, yeah. Yeah, okay, and then we come back. Dobra, czyli pojedziemy teraz na plażę, poszukać jeszcze ludzi, może ktoś by chciał o tym porozmawiać. Oczywiście mógłby się troszkę dowiedzieć, chociaż z tego co zauważyłem, ludzie się raczej boją o tym mówić tutaj. Patrzcie, ile widać śladów po kulach. Bank of Somalia. A tutaj ta część jest mocno rozwalona. Wszędzie ślady kul widać. No powiem wam, że naprawdę niektóre mole tutaj było teraz. Żałuję, że w tą stronę miałem odwrócone. Niektóre miejsca tutaj naprawdę ciężko wyglądają. Bardzo. Chociaż ja wiecie, już po paru krajach podróżowałem takich, że widziałem już dużo. Wiecie, jak w Syrii na przykład, albo w Afganistanie, albo coś. No to tutaj jest taki miks. Miks wszystkich tych krajów. Wszystko razem złożone w całość. Tak właśnie wygląda ten kraj. Ale ludzie bardzo mili. I co chwilę ktoś mi powtarza to, że dużo się to zmieniło, że jest teraz bezpiecznie, znaczy bezpiecznie niż było zdecydowanie. Mogę nie powiedzieć, nie byłem bezpiecznie, bo nie jest, ale jest bezpiecznie niż było zdecydowanie. I nawet lokalnie ludzie mówią, że teraz co chwilę przylatują tutaj, no bo już się dużo zmieniło. Teraz przed chwilą rozmawiałem właśnie z panem z Londynu. Akurat się okazało, że mieszkał w tych samych rejonach co ja. No i mówi, że kiedyś to raz na 3 lata przylatywał, no bo ciężko było, a teraz mówi, że rok w rok zawsze przyjeżdża tutaj odwiedzić rodzinę. Wróciliśmy na plażę poszukać ludzi, którzy będą chcieli z nami porozmawiać o tym, jak tu wygląda sytuacja z piratami, żeby nam powiedzieli, czy w ogóle tu dalej to występuje, chociaż z tego co słyszałem, to już nie tak jak kiedyś, chociaż pewnie dalej się coś dzieje. Ale popatrzcie, ile dzisiaj tu jest ludzi. Jest piątek, czyli jest wolny dzień dla nich, święty dzień. To taka jak u nas niedziela. No i ludzi jest po prostu masa. Wszędzie grają w piłkę. Po prostu gdzie nie pójdziecie, na ulicach, na plaży, wszędzie.
uwielbiają po prostu. Fajny klimat na tej plaży, co chwilę ktoś nas zaczepia, pyta się skąd jestem. Tylko powiem polsku od razu każdy Lewandowski. Co chwilę ktoś zagaduje i tak dalej, ale jak chcę ich nagrywać, to nie wiem, nie chcą w ogóle się pokazywać w kamerze. Wiecie, trochę usłyszałem tutaj na temat tego, jak to wygląda z piratami, jak to tu wyglądało wcześniej. Mój przewodnik też nie chce mówić dokładnie do kamery, wiecie, żeby sobie nie narobić problemu. Inni ludzie też mi trochę opowiadali, że teraz, wiecie, no to był oczywiście problem. To byli ludzie, którzy byli typowo rybakami. Podobno te duże statki przeszkadzały im w połowach i tak dalej. Oni zaczęli napadać na początku na mniejsze jednostki, na mniejsze statki. Zobaczyli, jaki z tego jest biznes. No i po prostu później tak to zaczęło działać, że ze zwykłych rybaków zrobiły się gangi, które napadają, zrobili się piraci. I tak to tu było, no. Ale podobno teraz już się zmieniło, bo wiecie, no, świat zaczął działać, przeciwdziałać temu, ponieważ wiecie, te statki handlowe i tak dalej miały utrudnione biznesy, miały bardzo, wiecie, trzeba było ochronę wynajmować i tak dalej, żeby walczyli z piratami i trochę już jest teraz lepiej, no. Przynajmniej tak twierdzą miejscowi, że dużo się zmieniło pod tym względem. Ale mi rozwiewa moją fryzurę. Wiecie co, to też jest też niesamowite. A w ogóle przed chwilą przechodziliśmy, taka dziewczyna się tak śmieje. Patrzcie, na mnie się śmieje. Przewodnik się pyta, z czego ona się tak śmieje, nie? Ona mówi, a, że mam strasznie czerwoną twarz. Ja mówię, normalne, ja mam zawsze, jak słońce przyświeci, to zawsze mam czerwoną. Wiecie co, tutaj jest też takie niesamowite. Mój przewodnik na przykład ma 12 dzieci. Ja się go pytam, jak można sobie poradzić, jak się ma tyle dzieci w domu? A mówi, można, można. I na przykład niektórzy tu mają parę żon i z każdą żoną dzieci, ale trzeba, musi być cię stać na to, żeby mieć każdą kolejną żonę, bo po prostu to jest dla bogatych ludzi. Teraz podszedł do nas chłopak, wyglądał na młodego, mówi, a dziecko mi się urodziło i tak dalej, i my gratulujemy. Ja mówię, a to pierwsze? Nie, szóste. Wcześniej też byliśmy w innym miejscu i tak samo. Chłopak podchodzi, mówi, no ja mam 8 dzieci. No i powiem wam, że... No ale tak tu jest, wiecie. Chociaż tutaj jeszcze jest inaczej w Somalii. Tu kobiety też pracują. Byłem w Afganistanie, to tam kobiety nie pracują w ogóle. Mają siedzieć w domu i zajmować się dziećmi. Tu jest inaczej. Tutaj normalnie mogą pracować. No i dobra, idziemy dalej. Powiem wam tak, no bardzo ciężko to było z kimś porozmawiać na ten temat, bo poza kamerą spoko, normalnie ludzie opowiadają. Jak tylko się pytałem, czy mogę zacząć nagrywać, to od razu mówili, że nie, bo nie chcą pokazywać swoich twarzy i tak dalej. Jednak boją się tego tematu tutaj. No wiecie, no to też się nie ma co trochę dziwić. No bo tak naprawdę, jak się gdzieś pojedzie do innych krajów i tak dalej, tam gdzieś występują też jakieś, nie wiem czym go powiedzieć, czy gangi, czy coś takiego. No to też ludzie raczej nie chcą o tym mówić, ze względów swojego bezpieczeństwa, no. No i tutaj wygląda tak samo właśnie. Zobaczymy, może jeszcze się uda kogoś złapać, żeby ktoś poopowiadał, ale jak na razie, no, ciężko było. Przyjedziemy dzisiaj wieczorem w te rejony tutaj, właśnie. Dużo ludzi tu podobno przychodzi. Przejdziemy na kolację jakąś. Co kawałek, tu w jakichś miejscach można zobaczyć właśnie ci ślady po kulach zostały w czasie wojny. W każdą stronę tutaj jedzie. A powiem wam, że są takie drogi, takie dziury. Trzeba uważać, żeby nie wpaść gdzieś. Dzisiaj to spokojnie bardzo na tych drogach, ze względu na to, jak mówiłem, bo jest piątek. Oni spędzają tu bardziej czas z rodziną w domu. Nie, ale tu dziura. Powiem wam, że jakby auto do tego wpadło, no to powodzenia. Oh!
prawdą. Tak wygląda, nie ma asfaltu. Przed chwilą droga była zamknięta, nie dało się przejechać. Wyjechał ktoś ważny chyba. Wojsko zamknęło drogę. A nagle tyle ludzi. Biegło chyba z 10 chłopaków z karabinami. Żołnierze. Właśnie się śmiałem, że ten jedzie chyba za darmo, że niech się nie szczai. Ale właśnie przewodnik mówi, że nie, że raczej nie, że tutaj nie ma nic za darmo. Także ma VIP-owskie miejsce. Dobra, wróciłem już do pokoju. Mogę się przebrać wreszcie. Powiem wam tak, że no bardzo udany dzień, dzień, pierwsza połowa dnia, ale z drugiej połowy dnia akurat zobaczycie w kolejnym odcinku, co się działo, ponieważ do wieczora czekamy i wychodzimy po zmroku na miasto. Dzisiaj jest piątek, święty dzień, oni tutaj, wiecie, spotykają się wieczorami, gdzieś wychodzą na miasto, potem na jakieś tańce pojedziemy zobaczyć, jak tutaj wyglądają i tak dalej. Także z tego chcę wam pokazać osobny odcinek, jak właśnie w Somalii, w Mogadiszu wygląda po zmroku. Wiecie, mamy tak zaplanowane, że ochronę mamy wynajętą do praktycznie 17 i teraz jak ja bym chciał po 17 wyjść, to trzeba było ekstra dopłacić. Dlatego mamy teraz tak, że teraz mam przerwę. Później pójdziemy sobie na obiad, znowu jest przerwa, ponieważ mój przewodnik musi się też pomodlić i później po prostu wychodzimy wieczorem. Także jestem bardzo ciekawy, jak to właśnie tutaj wygląda po zmroku. Wiecie, wszędzie w ciągu dnia jest inaczej, po zmroku już się robi trochę inaczej. Także no, fajnie będzie wam to na pewno pokazać. No właśnie, zauważyłem na filmiku, że jedno światło zrobiło mi krew przez twarz. Na inny poradzę, no takie mam światło w pokoju. Wiecie, tutaj nie mam okna, znaczy, dobra, jest okno, zaraz wam pokażę jakie. No, chciałbym wam polecić koszuleczki z Extreme Hobby. Pamiętajcie, że zakupując jakieś produkty, takie jak na przykład białko wojownika, lub właśnie koszulki z Extreme Hobby, wspieracie moje podróże, także bardzo dziękuję wam za to. Bardzo jestem wdzięczny. Są nowe kolory, jest właśnie taka, jest biała, jest czarna, jest granatowa. No i dodatkowo inne różne rzeczy, także zapraszam, wpisując w Google po prostu Extreme Hobby podróże wojownika, znajdziecie, albo po prostu w opisie. No, już przebrany, czekam na Josa. Powiem wam, że tak, naprawdę fajnie trafiłem, że on jest tutaj moim przewodnikiem, że się mną opiekuje, bo jest tak sympatycznym panem, naprawdę, serio, mega wam polecam go. W ogóle powiem wam, z kim ja tu przyjechałem. Ta agencja, ona ogólnie tutaj ona jest ogólnie z Somalilandu. Tam mają główną siedzibę, ale właśnie tutaj współpracują z nim i jeszcze później do Djibouti pojadę. To się nazywa Visit Horn Africa. Fajne kierunki mają, fajnie załatwiają. Wiecie, odbierają was z lotniska, tak byście chcieli w pierwszym odcinku zobaczyć, załatwiają wam hotel. Tam jakieś jedzenie dodatkowe, to sobie musicie płacić. Też jak idziemy na jakąś kawę, to też oczywiście ja płacę. Jakbyśmy gdzieś na jakimś street foodzie, to wiadomo, że też płaciłem, no bo ja to wszystko mam po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda i tak dalej. No on mi nie będzie stawiał obiadu albo kawy. No bo no umówmy się, to ja tutaj przyjeżdżam, to ja powinienem płacić, no i taka jest prawda. I tak jest, ale to wszystko są takie małe pieniądze. Oczywiście, sam pobyt tutaj wychodzi mi około $400 dziennie, no bo to trzeba opłacić wszystko, ochronę, trzeba jego opłacić, trzeba opłacić hotel. No ale i tak, koniec końcem, dla kogoś to wiecie, no dobra, dla Polaka może $400 to jest trochę pieniędzy, ale jak ktoś przyjeżdża tutaj z innego kraju, to są tak śmieszne pieniądze, że szok. No a jednak zobaczyć Somalię, wiadomo, to nie jest kraj, do którego każdy przyjeżdża i cieszę się, że tu przyjechałem, że to zobaczyłem. Naprawdę się cieszę. A wy pamiętajcie, że pierwszy odcinek już był, będą jeszcze dwa kolejne, a później będzie Somaliland, czyli druga część, która... Aha, właśnie, jeszcze wam tego nie powiedziałem. W ogóle rozmawiałem z nim na ten temat właśnie tego Somalilandu, bo mnie interesowało, co ludzie tutaj mówią o Somalilandzie i co uważają, czy to jest cały czas Somalia, czy nie. No on powiedział, że dla ludzi w Somalii, tutaj, to jest Somalia. To, że oni tam myślą, że się oddzielili, to oni nie są niepodlegli i oni są dalej Somalią,
ale czekam, jak polecę do Somalilandu i tam będę pytał ludzi i zobaczymy, czy oni się uważają, że oni są, znaczy, dobra, oni na pewno powiedzą, że są Somalilandu, że są osobnym krajem, ale bardzo mnie to zastanawia. Fajnie będzie dwie strony posłuchać, co kto ma do powiedzenia. Idziemy na obiad. My jednym tuk-tukiem, za nami obrona. Przez krótkofalowki się porozumiewają. Przyjadę na obiad do biznesowej dzielnicy. No i teraz w sumie najlepiej wygląda w całym Mogadiszu. Ja i powiem wam, że no, widać dużą różnicę. Naprawdę. Eleganckie sklepy, ładne budynki. Przyjaźń nawet zjeść mięso z barana. Co do tego? Nie wiem, zobaczymy. Podobno takie bardzo dobre tu jest. Tak, na obiad na dach jednego z budynków tutaj właśnie. Przywitał nas od razu szef kuchni. Znajomy też mojego przewodnika. Już nie mogę doczekać, jestem tak głodny, że szok. O, tam, tam. Ok, welcome. Thank you so much. Look amazing. Ale nam przygotował. Wow. Again. Looks very nice. Very nice. Okay. Yes. Somali food. Somali food. Welcome. Look, looks very delicious. Yeah. Nice. Not ordinary food. Yeah. Okay. Zobaczcie, tutaj budują. Takie ładne budynki są nowe. Jeśli przypadnie mi mówił, że tutaj coraz więcej inwestycji jest. Się rozwija miasto. Wracamy do hotelu. Szybka przerwa i ruszamy później wieczorem zobaczyć na miasto. Dobra, podsumowując dzisiejszy odcinek. Bardzo mili ludzie tu mieszkają. Naprawdę mili ludzie i ludzie, którzy nie chcą mówić po prostu o piratach ze względu na strach pewnie, wiecie. Nigdy nie wiadomo, gdzie dojdzie, do kogo dojdzie ten film. Na pewno żaden z nich się nie chce też narażać. Miejscowi, tak poza kamerami, powiedzieli mi, że z piratami już nie ma takiego problemu, jak był kiedyś. Że to teraz już, wiecie, już zanika, to wiadomo, wcześniej też nie było to wszystko tak kontrolowane jak teraz. Wiecie, armie, znaczy niektóre państwa wysłały ludzi, którzy mają chronić te statki i tak dalej. Wiecie, jak piraci podpływali z karabinami, dostawali ostrzał w zamian i no i chyba po prostu im już to wybili z głowy atakowanie tego, bo tak jak wam powtarzam, tak jak słyszałem, to po prostu wcześniej byli zwykli rybacy, którzy się przebranżowili po prostu. Zobaczyli, jak łatwe pieniądze można zarabiać z napadania na statki i po prostu z rybaka stał się piratem. I tak to wygląda i tak skończę ten odcinek. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Zapraszam was na kolejny odcinek z Somalii. Zostaw subskrypcję, wspieraj moje podróże. Dziękuję bardzo, że chcesz to zrobić i to właśnie zrobiłeś. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Na razie, do następnego.